Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, mamy już podane misje, wiadomo co trzeba będzie zrobić, żeby dostać Progetto do swojego garażu. Na rykoszecie pojawiły się informacje, i tutaj pierwsza jest bardzo ważna wiadomość. No, dosyć innowacyjny system tym razem wymyślili, i tak już odpowiem, trzeba będzie sporo grać. <laughs> Otóż, po pierwsze. Moi drodzy, wypełniaj kolejne etapy wydarzenia włoskie. Wyzwanie, każdy z nich, można wypełnić na dwa sposoby, ale można też jednocześnie. Ciekawe, co to znaczy, że jednocześnie. Zaraz zobaczycie. W pierwszym wypadku musicie wykazać się mistrzostwem, a w drugim poświęceniem. Oczywiście mistrzostwo to granie, powiedziałbym, ze skillem, a poświęcenie to po prostu granie dla każdego. I Całkiem, całkiem fajnie to jest wymyślone. Po ukończeniu każdego etapu otrzymacie wartościowe nagrody. Oprócz tego, za każdym razem, Wasza osobista zniżka na zakup czołgu wzrośnie o 10%. Ukończenie wszystkich 10 etapów da Wam czołg za darmo. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Wykonując każdy etap. Tych misji, które za chwilę pokażę, będziemy mieli zniżkę 10% na zakup czołgu w sklepie. Innymi słowy, jak ktoś nie będzie miał czasu albo mu braknie, no to tak naprawdę będzie mógł kupić tam na przykład za 30% ceny tylko ze zniżką powiedzmy 70% ten czołg. Uważam, że akurat to jest wyjście rewelacyjne, bo może ktoś nie mieć czasu, a może ktoś kurczę, nie wiem. Może już mu się znudzi, i wtedy będzie dobrze. Okej, okay, jedziemy dalej, i teraz te misje. Yy, tutaj ten ekran w wocie u mnie akurat troszeczkę inaczej wygląda. Nie ma tego okienka z włoskim czołgiem, ale co trzeba zrobić? A więc, jedziemy od pierwszej misji. Włoskie wyzwanie. Pierwszy etap jest niedostępny, ale będzie tak. Albo. Po, po lewej stronie są tak zwane misje na mistrzostwo i można je wykonać, uwaga, tylko czołgami dziesiątego poziomu. No Wargaming zdecydowanie pcha wszystkich na te dziesiątki, bo wiadomo, że tam premkę już się kupuje, tyle golda leci i tak dalej, że nie zarobi. Ale dla graczy, którzy nie mają dziesiątek jest jeszcze... Prawa kolumna, czyli misje na poświęcenie. Praktycznie wszystkie misje na poświęcenie są takie same w założeniu, czyli mamy nagrać podstawowego EXPA, moi drodzy. Podstawowy EXP, pamiętajcie, że to jest EXP z tabelki, bez żadnych modyfikatorów. Czyli pierwsza misja, mamy tak. Misja na mistrzostwo, czyli dziesiątkami. Zdobądź nagrodę Wysoki Kaliber jeden raz, dostępne tylko dla... Pojazdów dziesiątego poziomu. Jeżeli nie mamy dziesiątki i tego nie zrobimy, to musimy nagrać 5000 punktów doświadczenia bazowego. Liczy się tylko doświadczenie zdobyte za bycie wśród najlepszej dziesiątki graczy pod względem zdobytego doświadczenia we własnej drużynie. I tutaj, moi drodzy, jest pewna innowacja, bo zazwyczaj można było misję robić czołgami od 4 do 10, a tutaj niestety. Od 6 do 10, czyli musicie mieć w garażu pojazd 6 poziomu, żeby grać na Progetto. Oprócz tego, jak widzicie, są jakieś drobne nagrody. Te nagrody będą się zwiększały, ale tak wygląda. Pierwsza misja: albo to, albo to. Jedziemy dalej. Druga misja. To dziesiątkami na mistrzostwo wygląda tak, że zablokuj co najmniej 4000 uszkodzeń, 5 razy dostępne tylko dla pojazdów dziesiątego poziomu. I misja z prawej strony, która chyba łatwiejsza będzie do wykonania. Zdobądź ogółem 7 tysięcy punktów doświadczenia bazowego. Prawda? No, wydaje mi się, że 7 zdobędzie się prędzej niż. Pięciokrotnie zablokuje 4000. Oczywiście może nam się to udać bitwa po bitwie, tyle blokowanie, ale to raczej yy, nie można być tego pewnym. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś dychę odpali, no to prędzej nagra te 7000 niż pięciokrotnie zablokuje 4000. Ale może być też inaczej. No i tu mamy już nagrodę 100 tysięcy kasiory i yy, pięciokrotną dopałkę dla załogi. Jedziemy dalej, misja trzecia. Misję na mistrzostwo. Ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń 5 razy. Albo, jeżeli nie możecie tego zrobić i nie macie dziesiątek, to zdobądź 15 tysięcy punktów doświadczenia. No, 15 tysięcy stabelki to już jest trochę grania, niestety. Chyba. Łatwiej by było to jednak zrobić, wybrać jakiś taki czołg odpowiedni i 5 razy zrobić największy damage w bitwie. Tak mi się wydaje. Do, dostajemy tutaj jeszcze takie nagrody. Jedziemy dalej. To jest czwarta misja. Misja na mistrzostwo zdobądź co najmniej 850 punktów doświadczenia bazowego 10 razy na dziesiątkach albo. Zdobądź 30 tysięcy punktów doświadczenia z tabelki. Słuchajcie, trzy dyszki z tabelki to jest sporo. To już jest sporo grania. Oczywiście, wielki plus, że nie ma tutaj podziału na bitwy wygrane tylko, bo jakby było cokolwiek, nawet mniej tego doświadczenia, 15 tysięcy, ale w bitwach wygranych, no to mogła być lipa. No ale tak, 30 tysięcy to już jest dużo. Do nagrania. To jest, powiedziałbym, że to jest bardzo dużo do nagrania. Yy, nagrody za ten etap też są dosyć ciekawe. Mamy tutaj jeden dzień premium, mamy stabilizację, dosyłacz i zawężanie lepsze kółeczka. I da półmetku, czyli piąta misja, wygląda tak: misja na mistrzostwo. Zdob zablokuj co najmniej 4000 uszkodzeń, 10 razy. Dostępne dla pojazdów 10 poziomu albo 35 tysięcy podstawowego EXPA zdobądź z tabelki. <laughs> tu wbrew pozorom, nie wiem, łatwiej będzie chyba to zrobić. Chociaż 10 razy. Nie, no łatwiej będzie chyba 10 razy zablokować 4 tysiące niż kurka wodna 35 tysięcy nagrać. Nagroda jest fajna 250 tysięcy srebra. Oraz 10 dopałek dla czołgów ekspienia. Jedziemy dalej. Mamy kolejną misję, czyli szóstą. I misje mistrzowskie. Zdobądź nagrodę wysoki kaliber 5 razy. Dostępne tylko dla pojazdów piątego poziomu albo analogicznie. 35 tysięcy Podstawowego EXPA Kolejne zdobądź <laughs> Jedziemy dalej A zapomniałem, tu już są fajne nagrody e, Ćwierć miliona srebra Ale to jest bardzo fajne 10 dopałek do zarabiania Tu nie mogę najechać, bo to screen jest I nie wiem, czy to jest dopałka na godzinę Czy na dwie godziny Czy to jest dopałka 25% Czy 50% Jeżeli 50% na dwie godziny No to kurka, naprawdę fajnie Jedziemy na etap siódmy, przepraszam. Misję na mistrzostwo. ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia tym razem 15 razy. Albo jeżeli nie możesz tego zrobić, to misja na poświęcenie polega na nagraniu 40 tysięcy <grywki> z ekspastabelki, czyli dużo, to już jest dużo. Dalej mamy nagrodę. To jest chyba zestaw e, tych. To są jakieś kamuflaże z tego co widać. Puszeczka pewnie e, jakieś jedzonko. No, pewnie to sporo będzie warte, no bo to już siódmy etap. Dalej jedziemy i mamy ósemkę. Ósemka jest taka: misje mistrzowskie, czyli dla dziesiątek. Ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń 20 razy. I dalej 45 tysięcy 45 Expa nagraj. To już sporo, sporo, sporo. Dostajemy też fajne nagrody, czyli dzień kąta premium, pół miliona kasy, 10 dopałek dla Expa i 10 dopałek dla zarabiania, czyli to już w sumie 20 byśmy mieli całkiem sporo. Oj gold się będzie. Sypał, jak te 20, trzeba będzie najlepszy wynik pod względem obrażeń zrobić. <laughs> Dobrze, że dali te dopałki tutaj. Oj, będzie, będzie lanie Golda. Misja 9, czyli przedostatnia. Mamy zdobyć co najmniej 850 punktów doświadczenia bazowego 20 razy. Dostępne tylko dla pojazdów dziesiątego poziomu i. Przepraszam, nie i tylko albo zdobądź 50 tysięcy punktów doświadczenia. Na szczęście dla graczy 10 poziomu jest to bardzo fajne, że robiąc misje mistrzowskie, tak naprawdę cały czas pakuje im się ta misja, prawda? Dla dziesiątek. No bo jeżeli nie uda się komuś zrobić 850 punktów doświadczenia 20 razy, to może przez te bitwy, które będzie grał, nagra 50 tysięcy. Kto wie. Tutaj jest fajne też nagroda, pół miliona kasy, jeden dzień premium, dopałek 10 dla czołgów ekspienia i znowu kasiora, kasiora 10 sztuk dopałek i ostatnie wyzwanie, czyli dziesiąte, moi drodzy. Dziesiąte wyzwanie, ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia 20 razy. I to jest dla dziesiątek. Albo jeżeli nie możesz, albo nie chcesz, to zrób 50 tysięcy podstawowego doświadczenia. Ogólnie ktoś tam policzył, że ponad 300 tysięcy expa z tabelki trzeba będzie nagrać żeby zdobyć ten czołg. To jest bardzo dużo siedzenia. Słuchajcie, to jest, e, jeżeli ktoś by po tysiąc, no ale nie, no, już nie da się robić po tysiąc w każdej bitwie. No ale musicie zobaczyć, ile średnio na dziesiątkach robicie ekspa z tabelki. No i to wszystko trzeba podzielić, czyli 50 tysięcy przez tą ilość ekspa i wychodzi nam liczba bitew, jaką będzie trzeba rozegrać. A biorąc pod uwagę to, że czasami bardzo mało ekspa wpada, jak na przykład przegramy bitwę szybko, zginiemy, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby tych bitew trzeba było zrobić, nie wiem, 300, ponad 1000 jest tego, czyli z 500. <laughs> Kurde! Bo to różnie może być. Mogą być często bitwy przegrane, że się po 300 ekspa robi, czy 400. Także długo, długo grać i dopiero później czołg ten używać. Kiedy to się zaczyna? Otóż 13, dzisiaj jest 11, o godzinie 12 zaczyna się impreza. Ile będzie trwała? Niestety nie podano tutaj chyba, ile będzie to trwało, no ale muszą dać moim zdaniem, jeżeli to jest 300 tysięcy, no to miesiąc Byłoby to bardzo korzystne, gdyby dali miesiąc na to. Bo to by było po 10 tysięcy dziennie. To i tak jest dużo, jak na mnie to jest bardzo dużo. No, wiadomo, że ktoś tam może kilka godzin dziennie siedzieć, ale najlepiej by było tak, żeby powiedzmy dwie godzinki dziennie poświęcić i żeby ten czołg zdobyć. Czym dłuższy będzie termin zrobienia tego, tym bardziej niezauważalnie się no, sam, ten czołg sam się po prostu zrobi, a jeżeli będzie krótki termin, no to niestety nie dla wszystkich e, będzie ten event. Także czekamy na informacje, ile on będzie trwał. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.